O. Dzień dobry, ale mam grzywkę słabą. Ale mam grzywkę <laughs> też taką. W, w lustarku się widzimy, teraz ja Pawła widzę dobrze, to bardzo dobrze. D Dzisiaj jest 12 dzień maja. 12 dzień maja. Święto narodowe. Zeldy. Tak. Premiera. Ja tego piłem. To 127 Gamecast. Święto narodowe. Um. Chris od razu odniósł się do naszego tytułu na czacie, bo jesteśmy na żywo, więc można do nas pisać. Zamiast zamawiać preorder, można z shopu kupić dostawa gwarantowana. To prawda. Ale nie dostajesz wtedy całej masy gadżetów, które wrzucisz do półki i o nich zapomnisz. Nie, ja w moim przypadku chciałem mieć Zelda na. Ja też Cardigue. chciałem, żebyś miał Zelda na <grym> Ty jeszcze Pierwszy nie przyszedłeś pewnie. To prawda? Bo <grym> byś miał dwie w kolejce. Dałem sobie obrazy. spokój chyba z, z pierwszą. Druga jest taka sama. Druga jest taka ja sama, nie ma co grać Po prostu w nie drugą nie tyle. Ja wiem, że na końcu się ze smokiem walczy. Też nic mi więcej nie potrzeba do szczęścia. Aha. A do końca drugiej? Tak. Czy pierwszej? Pierwszej, no. Pierwszy? A nie przeszedłeś pierwszej? Przeszedłem. No i tam jest smok taki. Smok jest? Czarny. Czarny smok. Afroamerykanin się, się mówi. W, 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 w odniesieniu do smoka? <grym> smoka, afroamerykanina. <grym> Więc ja bym się mówili o Herosach, ciekawe jak oni to rozwiązali w swojej pląszówce. Czarne A, o... smoki. Co no. tam. Ciekawym o czarny czarnym. Myślę, że A. tak. Kurde, olek, czarny olek. Chmura, no dobrze, chmura niech będzie. Czarna chmura? Czarna chmura. Kryś potwierdził, także jest dwa do jednego. Że z chmurą się waha. Nie skończyłeś, Hazel. <laughs> <laughs> przyznaj ja się, że Kupuję kłada na półkę, stawiam. Przyznaj się, że 300 godzin zajęło ci jeżdżenie i szukanie Koniem. broni, która tak. się nie zepsuje. I znalazłem wreszcie ten miecz właściwy. Zelda Link Sword, czy jak to tam się nazywa? To ten fajny. Miek. Master. Master Sword. właśnie. Ale nie grało wie. Kalumity nie game. wiem, bo 3D szukałem modeli ostatnich. To <laughs> no tak. Jaki jest dzisiaj dzień światowy? Jest wiele. Ale nie jest wiem. Światowy dzień Limeryków. Co to jest limeryk? Limeryk to jest. Ja ci teraz powiem. Dobrze. <laughs> Pewien cieśla w Dolnej mszanie Zjadł się na śniadanie. A dlaczego? A dlatego, że miał chęć na coś ostrego. Czy to jest krótki zabawny. krótka forma. Za, zabawna, krótka forma tekstowa? Krótki, żartobliwy wiersz, remowaną anegdotę opartą na groteskowym dowcipie, który jest zwykle jest związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. Mogę ze strzałami coś wziąć. To by było. to by zrozumiał, bo o grotach coś było. Był, była raz gąska w nysie, co chciała iść na spacer w lisie. Lis wiec? ją umieścił w jadłospisie, no i na spacer poszła w lisie. O czym od o, dzisiaj mówił w nysie. To no, zabawne. No widzisz. No to prawda. Cudze a, chwalicie sobie tego nie znacie. To była hejku, Wanda tylko. Chotomska, poprzedni też, a na przykład lepiej wynieść się z osiedla, niż tu przełknąć choćby knedla. Lepszy ku przepaści marsz, niż z tych naleśników farsz. Lepszy piorun na nosalu, niż pulpety w tym lokalu. Wiesława Szymborska. O, proszę. To znamy panią, bo jest znana. <laughs> to jest to, to jest celebrytka. Seba dostał ostatnio e, książkę. Pewnie tam są inne. A właśnie. Wpisane. Seba, który robi z nami GameStop w poniedziałek, najbliższy. zaproszamy do Książnicy Podlaskiej Galerii Parter na godzinę 18. .00. GameStop Hashtag 2. Będziemy patrzeć w stronę retro, grać na retro i rozmawiać o retro, czyli wszystkie giereczki naszej młodości. Atari to raczej nie postawimy, bo działającego nie mieliśmy, a od Pegasusa poprzez Sega, a na PlayStation kończąc wszystko będzie do Waszej dyspozycji. I też na ten temat porozmawiamy, a Seba dostał I... wyróżnienie jako osobowość roku Książnicy Premno. i dostał jak? Siwą, srebrną, złotą, różę? Srebrną. srebrną, srebrną nie chciałem Cię poprawiać, w trakcie we wtorek rzeczywiście, a nie w poniedziałek mamy GameStop. Game we wtorek mamy tak. GameStop, tak właśnie. Retro, czyli PS2, retro, czyli PS3 będzie. Właśnie. I Switch już w sumie pierwszy. No, jakbyśmy w Londynie to już Wam mówiliśmy, powiem tak. jeszcze raz, PS3 już się zalicza do konsol retro. No, bo to taka prawda, zobacz kiedy to wyszło. Jakby połowy ludzi no. nie było na świecie jeszcze. No właśnie, nie? tych, którzy teraz żyją. Pe no, PS3 koniec generacji miał w no to, Ale PS2 tak, PS2 bardzo możliwe, więc sięgamy głęboko. Jakbyś zapytał, ile osób aktywnie z młodych ludzi grało na PS1, PS2. Czy też PS1? Sporo osób mogło jeszcze nie wiedzieć, że chleb to Pep. Nie wiedziałem, że są gracze aktywni i pasywni. Myślałem, że też to... <grym> byliśmy za granicą. a teraz... To... Tylko oglądających streamy, tak można powiedzieć. Stringi. No tak. No i skoro w temacie streamów jesteśmy, to tak płynnie możemy tutaj przejść przez ten nasz wstępniaczek. Który w sumie jak zwykle budzi najwięcej radości u was wszystkich i nie wiemy, czy w ogóle nie robić samych wstęp, wstępniaczków. I koniec. Godzina no, wstępniaka. Nie no będziemy po prostu cały program długo się zabierali. Trzeba do było tematu. tak zrobić w majówkę. Tak. Zamiast robić całą redakcję, mogliśmy tylko wstępem być. Tylko wstępniak. Kobiety były zachwycone, mężczyźni pewnie też. Im dłuższy wstępniak. Y to powiemy Wam teraz o bardzo długiej walce Gucia, czyli naszego rodzimego polskiego streamera, który ogrywał najnowszy tytuł ze stajni Electronic Arts. To jest? Pewnie tak. Czyli Bo Star nie. Wars Jedi Survivor. Walczył on z bossem. Tym bossem była żaba Ogdo Bogdo i jej potomstwo. No i. Niby nic w tym niezwykłego, bo zakładam, że miliony ludzi na świecie pokonały tego bossa. Niestety Gucia, z racji tego, że mam nadzieję, że grał na najwyższym poziomie trudności, to walczył z tą żabą najpierw przez 22 godziny. Potem zrobił sobie przerwę. Tam miał 1100 zgonów. Ja widziałem tą walkę. No. I jestem zdziwiony, bo ta walka nie wyglądała niesamowicie trudno. To był po prostu powtarzalny wzór skoków do tyłu i strzelania w żabę. Ale z jakiegoś Powodu tam umierał cały czas. W końcu udało mu się pokonać te niesamowite żaby. Po Ponad 1200 razy zmarł i grał 29 godzin tego jednego bossa tylko z gry. No i dzięki temu udało mu się wskoczyć na, nie... osiągnąć niesamowite wyniki oglądalności. Ponad 60 tysięcy osób tam go oglądało w piku, co pozwoliło mu zostać drugim streamerem na platformie Twitch.tv. Tylko przez to, że tak failował, nie mógł przejść jednego bossa? Tylko przez to, że grał tak długo i miał tak tyle ludzi, to urosło do rangi o niesamowitego mema. Cały Twitter polski był tym zarzucony i z różnych gierek ludzie oglądali te żaby. No i ja mam takie bardzo proste spostrzeżenie, że ludzie lubią patrzeć, jak coś ci nie wychodzi. To jest taka polska mentalność sąsiadów. Dużo innych streamerów też grając, na przykład jak Ksajo grał i miał odpalony stream Gucia u siebie na swoim streamie, tak, żeby ludzie mogli oglądać Ksajo i oglądać Gucia naraz. To już incepcja taka streamowa weszła tutaj, więc myślę, że można byłoby coś tam jeszcze podpiąć, pewnie pod tą oglądalność u niego. No, po prostu. Ale po co? <laughs> Pierwsze pytanie. Jakim graczem jest Gucio? Czy jest tak kiepskim graczem, że naprawdę zajmowało mu to. 22 godziny, żeby w ogóle zakończyło się sukces. Tak, bo on to w końcu wygrał. Tak, Tylko, że... tak, tak, bo się się. A, a, czy failował celowo, żeby się patrzyło, czy, czy. Ciężko mi powiedzieć, bo to jest czasami tak z grami. Nie wiem, czy Star Warsy nie można pod typu Soul Strike zakwalifikować, ale te bossy są takie, nie? że one są takie Soul bo to niby ma być bardzo trudne, jak tam segrasz już na tym. I w Soul jest czasami tak, że się blokujesz na jakimś bosie. I wystarczy pójść sobie dalej w fabule. W fabule to za dużo powiedziane, jak na grę od From Software. Zagrać w inną część kontentu i Puszcz wrócić dzidzi. sobie do bossa, i nagle się okazuje, że da się go za pierwszym razem przejść i pokonać. Więc tak jak Karolina, Mighty Bacon, przepraszam, na Twitchu napisała, po godzinie pewnie mózg się wyłączył, i rzeczywiście wydaje mi się, że dokładnie tak było. A potem już jak wiesz, gdybym ja był streamerem. I gdybym miał 60 tysięcy osób, które mnie oglądają aktywnie i subują i wysyłają donaty, pomimo tego, że alertów nie było, to też bym pewnie przegrywał z bossem tyle czasu. Seban na, 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 na YouTubie, tyle nabił bez basenu? Myślę, że basen musiał mieć skoro 22 tak. godziny gra. To właśnie chciałem powiedzieć. Może by była też kaczka obok basenu, tak. bo to tak dobry wy, wyczyn fizjologiczny, więc nie wiem, jak to zrobił. Sprowadza mnie to do myśli... Dlaczego 61 tysięcy osób chce to oglądać? Nie no znam, odpowiedzi pytanie. Bo no to mem po prostu. Wejdźmy, bo ktoś to robi. O, powiem ci dlaczego. Powiedz I tu mi. wykorzystam niesamowite The Office, który całą moją mądrość życiową jakby generuje. Są takie sytuacje, które musisz oglądać na żywo. Ten chłopiec w Stanach, co w balonie latał. Taki pamiętasz, kiedyś coś takiego było? Yy, pogrzeb Michaela Jacksona i różne jeszcze inne rzeczy, yy, czy koronacja króla Karola, które które, gdybyś nie oglądał ich na żywo, to byś ich nigdy nie obejrzał. O. Pozdrawiamy serdecznie babcię, która naprawdę przeskakuje technologicznie sama siebie, bo z konta na YouTubie pozdrawia babcia i pyta, co to Mariusz ma na serce na wierzchu, miłe. Bo nie na dłoni. <laughs> Przypominam, babcia, tak jak komunikuje się ze mną SMS-ami, tak jak widać w komunikacie na naszym czacie, potrafi zawrzeć... Całą treść w jednym zdaniu, wszyscy wiemy o co chodzi. No wiesz tak, o ale wiesz, jakby wolę to niż 15 minut gadania bez sensu. No. Jak trzeba załatwić jakiś temat albo 3 godzinne pisanie, jak chcesz pożyczyć, nie wiem, łówek od kogoś. nie. <grym> <grym> Więc serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy babcię. Fajnie, że nas oglądasz, babciu. Miłego piątunia również. Tak. Cieszymy się niesamowicie. Przypominam, babcia ma bliżej do setki niż do. A, wolno tak. tak mówić. No dobrze, nie, lat to, starczy, to w kategorii jest y, w sumie tak, osiągnięć, osiągnięć a nie, nie achievementów. Tak. Duży level. <laughs> Dokładnie tak. D taki duży expa. No. <laughs> i tyle z naszych wstępnych rzeczy. A jeszcze nie, w nie bo mam jeszcze... że w Barcelonie jeszcze pomnik stanął. Nie, nie Gucia, widziałem. Nie Widzicie, że tak. I nie hiszpańskiego, ale naszego polskiego mistrza, bo jest to posąg Lesina z League of Legends, ale jest to gracza Jankosa. Dla Jankosa, tak. No to... niesamowita historia. Jakby Marcin jest na scenie, no nie wiem, nie od zawsze, hmm. bo on zawsze był za młody jeszcze, żeby grać od początku rola, ale no miał bardzo dużo osiągnięć. Wygrał Mid Season Invitational w 2019 roku i to jest taki drugi. Najważniejszy turniej w roku w kategorii League of Legends. No i dostał tutaj pomnik. Szkoda, że nie w Warszawie, tylko w Barcelonie. No, ale u nas się stawia inne pomniki, niestety. No tak. A co mnie w tym pomniku, jakby przykuło, mój punkt uwagi, to to, że, że tak, dłuto to, to to, że jest to postać w LOL, którą grał, a pomnik jest dla Jan No tak. Bo powinni zrobić jego takie po w takim, wiesz, przywódczym stylu, tak jak po On Może wolą pomoc, nie ryzykować. <laughs> I podpisać. Tabliczkę można zdjąć i wrzucić, wiesz, już jak Koreańczycy przejmą na dobre lolach, chociaż <laughs> Już i tak przyjęli lola, bo teraz znowu jest Mid-Season Invitational, to ja szybko tylko powiem, jeżeli oglądaliście przez ostatnie trzy mecze, przez ostatnie trzy dni mecze, to wiecie, że G2... Cloud9, czyli ta akurat północna amerykańska i Mad Lions niestety od, nie odpadły jeszcze z rozgrywek, ale będą walczyły o takie przejście z niższej pozycji, bo nie udało im się niestety pokonać koreańskiego, koreańskich timów. Mhm. To co z sportu. Tak. O dziwo. Aniusy planszówkowe trzy ode mnie, cztery od naszej ulubionej Patrycji z plansza, którą. Się za głowę złapa. Cały czas po, pozdrawiamy, więc dzisiaj na bogato w Gireczkowie. Pierwszą rzecz, którą wytropiłem, to nie wiem czy wiesz, ale terraformacja Marsa i to nie jest ekspedycja Ares, ale ta duża terraformacja wiecznie żywa wydawnictwo tej gry Freak's Games ogłosiło nowy, szósty już dodatek do tej gry a dodatek się nazywa Prelude 2 i skupię się na interakcjach między różnymi rozszerzeniami już do tej pory wydanymi mhm. jeszcze więcej kart projektów oraz pięć nowych korporacji oprócz tego. To ciekawe w sumie. Nie grałem za dużo dodatków do podstawowej terraformacji da się tą grę rozszerzać, ale gra sama w sobie już jest bogata planszówka Heroes of Might and Magic 3 o której wspominaliśmy już wcześniej nie trafiła jeszcze do rąk graczy, bo wiadomo, że oczywiście jako duża firma jako gra od dużej firmy to musiała być przez Kickstartera i crowdfunding sponsorowana, bo ich nie stać ma late pledge na GameFoundcie i możecie kupić do niej już pierwszy dodatek Inferno tak. Ostatnio czytałem sobie właśnie na board, nie na boardingu, na, na jakiejś grupie na Facebooku, bo tam była gadka o tym, że jakieś tam projekty nie dochodzą do ludzi, że dużo firm splajtuje. I ktoś w końcu, chyba twórcy Deliverance, była taka gra planszowa, wypisali po prostu, jak to wygląda od strony kosztów mhm. zrobienia planszówki. Nazbierali tam, nie pamiętam, 90 tysięcy chyba. No, i 40 tysięcy to tam graficy, coś tam, tutaj marketing, bla, 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 Ze wszystko musieli zakładać. No i zostało im tam chyba jakby 10 koła czy 5 koła zar zarobku. Mm -hmm. No ale potem podochodziły droższe wysyłki, droższe komponenty, cała masa droższych rzeczy. I w końcu ludzie otworzyli oczy i zobaczyli, że, oh, to może te Awaken Ranch nie powinno jednak na Game się wystawiać na Kickstarterze. Mm, ale jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to była taka, że dużo ludzi pisało komentarze w stylu. No ale kupisz na jakichś starterze, to chyba masz świadomość, że to nie musi do ciebie dojść no ale To właśnie. nie jest pre-order, to jest y, zbiórka funduszy tak na to. To jest pewne ryzyko, gdzie to w tych za zasadach jest. Nie czekajcie na Green hair, no. <laughs> tak, Na Do Monik chyba. No. Zostaniemy w grach wiecznie żywych, ale w Polsce. Wracając ze świata interesu. 25 czerwca na arenie, bo się mówi w arenie, czy na arenie? Na arenie się walczy. Zależy czy pod okupacją jest. <laughs> W, na arenie Gliwice odbędą się Mistrzostwa Śląska w site. Wszystkich chętnych odsyłamy do wydarzenia Facebookowego. A i w tym samym momencie odbędą się również Mistrzostwa w Terraformację Marsa, o której mówiliśmy. Mhm. Więc również wie, wieleś, wreszcie żywa. Myślę, ja tam Daniela trzeba wysłać. Myślę, że koniecznie. Nie chcę się przyznać do tego, ale nie grałem w site a nigdy. Ja gram. Ja bym chciał zagrać z kolei. My Słyska? nawet mamy go chyba. Tak? O, Jakby to zagrajmy. Cię, nie wiem jak tam współzawodniczyć i jak to mierzyć, bo tam nawet armie są dosyć niesymetryczne, no ale się da. Metrówki mamy. Coś dla ciebie w następnym <laughs> miesiącu. Fantasy Flight Games y, ogłosiło no, nową kolekcjonerską karciankę, bo oni już robili kolekcjonerską karciankę w uniwersum Star Wars. Y, teraz to będzie się nazywało Star Wars Unlimited. Gra będzie miała swoją premierę światową w 2024 roku i to będzie TCG, tak? Tak. Aha, czyli to nie będzie ok. Tak, ok. E, bold Move, tak zwany, jak to się mówi po polsku, zuchwały ruch? Tak. W, w czasach, gdy Magic przenosi wszystko do internetu, Flash sobie radzi, no bo sobie radzi. Są Pokémony, które mają Renesans. Star Warsy niby, ale myślę, że dużo fanów odpadnie przez te wszystkie filmy najnowsze, które oni porobili. Mm -hmm. Mandalorian też nie był jakimś tam ogromnym sukcesem, bo te pierwsze sezony mi się oglądało fajnie pierwszy sezon, a później jakoś tak z górki zapomniałem w ogóle o tym serialu. Także, no zobaczymy. Wcześniej to było jako pomóż mi: nie TCG, a nie. CC nie. Nawet no, wiem, takie to było zamknięte ekosystemy. To, nie, to była zamknięta karcianka. To była karcianka, ale miała zamknięty ekosystem, więc kupowałeś wszystko, mogłeś tworzyć tak. deki dalej, ale miałeś grać na kart. No właśnie, tak. To ma swoją nazwę, ale wypadło mi zupełnie teraz z głowy. To było, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciężki rynek, Obst ale za rok. Obstawiłbym competitive card game. Nie, no oczywiście, że tak, bez bo to myślę, że bez playing. turnie, Jakby ja bez turniejów. Ja Aha. Wersji. No jest jakaś taka nazwa tego, no. To nic, ale wy będziecie mogli wsiąść do pociągu, które bardzo możliwe, że będzie miało więcej wersji niż Zombie ponieważ wsiąść do pociągu Berlin niby do pociągu, a jednak do metra i do kolejki. No, proszę. Więc to następna wersja tej hitowej gry planszowej, którą polecamy, bo jest każda wersja się od siebie subtelnie różni i daje dużo fanu. I też jest dobrym takim progiem wejścia w świat gier planszowych. Rebel zapowiedział, więc na pewno niebawem w to pogramy. Ciekawe, kiedy wsiąść do pociągu Metro Warszawa. Metro. Dla dwóch graczy. To byłoby dobre. No. O, znamy wyniki 17. odsłony Golden Geek Awards, czyli coś, o czym mówiliśmy wam ostatnio. Tak, 17. rozdanie mówiliśmy. Tak, I przelecimy sobie bardzo szybko, bo jeżeli szukacie gier, w które możecie zagrać, które są sprawdzone i wszystko na Miku ma 7,5 albo wyżej. No to teraz będziemy wam polecali zgodnie z tym, co zostało wygłosowane na stronie. Gra dla dwóch graczy. O to nas pytają ludzie bardzo często i to jest chyba najpopularniejsze pytanie, jakie dostają odnośnie planszówek, czyli gra dla dwóch graczy. Mm -hmm. Splendor Duel jest zwycięzcą. Runner Up, czyli zaszczytne podium Wingspan Azja, czyli na skrzydłach Azja i Undaunted Stalingrad. I tego zupełnie nie kojarzę tytułu. Nie miałem pojęcia, że istnieje. No, nie Ale nie gram też w gry dla dwóch graczy, więc to Ale nic dziwnego. Splendor Duel bym zgłębił, bo to jest bardzo dobra gra, w którą mm. nie raz i nie dwa miałem przyjemność grać. Też ma wysoką ocenę, bo 8 na Board Game geeku, więc myślę, że może być dobrą odmianą tej gry dla wielu graczy. Mm. Artwork Presentation, czyli najlepsza sztuka. W Zwycięzca Flamecraft. Runner up Everdell the Complete Collection. I gry bardzo pięknie narysowany, I Wanderers Land War. I... Cooperative. Uh. Cooperative. I no. to jest coś, co my często szukamy. Tak. Y, bo lubimy sobie grać w gry kooperacyjne. Return to Dark Tower jest zwycięstwo i tego się w ogóle nie spodziewałam. Na drugim miejscu Oldsworn into the Deepwood i ISS Vanguard. To, Return to Dark my nie Tower, to A, Ja bym się kupił i mieliśmy zagrać, aż nie zagramy. Co? Wiem, kto kupił, mieliśmy pograć, ale nigdy nie zagramy. Aha. <laughs> e, rozszerzenie: Dune Imperium Rise of X, e, następnie Wingspan Asia i Dune Imperium Immortality, czyli dwa rozszerzenia od Dune y na zwycięskim Podium. Nic dziwnego, czwarta gra w -All, Nie, teraz spadło trochę, chyba z dziewiąta e, w tym ogólnym rankingu, no. jakby na boarding więc to nie dziwnego. E, innowacyjność: Cut in the Box Deluxe Edition, Turning Machine i Hit: Pedal to the Metal. Lekka gra roku to właśnie Cat in the Box Deluxe Edition, Splendor Duel na następnym miejscu i Long Shot The Dice Game. A, no średnia gierka roku to znowu hit się przewija e, Wonderlands War i znowu Flamecraft. Myślę, że to będziemy już się obracali. A ciężka gra roku to Carnegie jako zwycięzca, Endless Winter Paleo Americas jako następne miejsce i John, John Company Second Edition. I myślę, że wystarczy chyba tyle. Nie będziemy yy, tutaj za bardzo się wgłębiali. Chyba, że chcesz coś jeszcze? Chciałem powiedzieć, powiedzieć. o party game, bo nie wiem, czy A, to przepraszam. Jest ready, set, bet. Co to za gra? A może być fajna, bo zwycięzca w dziedzinie imprezówek to Ready, set, bet. Następnie Long Shot, the dice game i Blood on the Clockwork. Fajnie, że imprezówki mają swoją własną kategorię. Pamiętasz, jak my narzekamy na to, że lootboxy są B i nie wolno tego uczyć dzieci? No. Otóż gra. Ready, set, bet to jest gra, w której wcielasz się oso w osobę, która siedzi i obstawia wyścigi konne. Ha, okay. No, z kolei z imprezówką. Ciekawe. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Y głosy z czatu to oczywiście patchwork dla dwóch graczy i to powiem Ci, Chris, że polecamy za każdym razem, ale nie niestety, a stety dużo ludzi już gra w te gierki, szczególnie u nas w stoku Trochę może z racji tego, że gdzieś tam Staramy się je propagować, ale też przez to, że gry planszowe mają ten szósty renesans, czy tam który już teraz się trafia, no i patchwork niestety to za mało, żeby polecać ludziom. Ale patchwork też już ma swoje lata, a tutaj mówimy o grach, które w tym roku jakby zostały wybrane, to niekoniecznie muszą być gry z, z, tak, z tego roku. Tych gier wychodzi bardzo dużo, ja się w ogóle w pewnym momencie złapałem nad tym. Że jak ktoś mnie pyta o moją, moją ulubioną grę, to ja mówię: 700 cudów świata, w które grałem 10 lat temu. Hmm. Nie jakby Agricola, nie? nie ruszyłem tej gry przez więcej niż 10 lat, ale kiedyś no, jakby zagrywałem się i cały czas w głowie była moja ulubioną grą. No właśnie, bo później już te gry nie goszczą na stole na tyle długo, żeby móc mówić o nich, że a kurczę, to jest ulubiona, to jest faworyt. Nawet jak graliśmy w Gloomhaven sporo i. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy to skończyli w najbliższym czasie. To i tak nie jest. Nie mogę powiedzieć, że to jest ulubiona gra. Z takich rapegów przygodowych, no fajnie, bardzo zaawansowana, ale wiele tytułów później zagraliśmy również. A jakby może drużyna była ciekawsza do grania, to wiesz. No nie, a to kurde, sami jest. Nerdy i w ogóle. I nie dało się grać. Nic w ogóle. Za miło bo, było. Bo za spotkań, nie no czułem nie. tego takiego tak, smrodu. Tak, <laughs> po prostu, wiesz. Żeby, żeby chociaż się nie myli tydzień. Tak, współ, Współzawodnictwa nie czułem. Piwnice trzeba tam. No, no tak, o, nie wyzywali się, nic nie tak. A jak zastanawialiście, czy wyprawy krzyżowe były takie? Złe, to teraz będziecie mogli sprawdzić to osobiście lub przeciwstawić im, lub inaczej, zawładnąć bliskim wschodem w grze Jeruzalem i stoczyć bój o Królestwo Jerozolimy oraz panowanie na bliskim wschodzie. Czy wyprawy krzyżowe były takie złe? Od tego instrukcja powiem, To zależy że... po której stronie stałeś. No właśnie, no. I tutaj to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia na Oczywiście, mapie. Oczywiście, że tak. Są jeszcze inne takie wydarzenia światowe, no. ale nie będziemy wspominali na wizji, bo można bana wyrwać takie słowa. No to lepiej nie. Tak. Trzeba mieć. no. I teraz wracamy do tematu, który <laughs> pewnie Wam się świeci w nagłówkę. Czy zdążę opisać się. Pier... się... <laughs> Czy zdąży się opisać? <laughs> Czy zdążę się piersią popisać? No, to piersią, mogę się popisać. Się nie Zostaw... <laughs> Chociaż nie myśmy jeszcze my się z nami możemy. No, zobaczymy. Przypało. Możemy? Niech jeszcze? To znaczy nie pokazuj na wszelki. To ty cycki, a ja ten odwrotnie, ja cycki, a ty klejnoty. Nie będzie widać. z kamera daleko stoi. <laughs> sprawdzimy, czy będzie ban. No. Nowy challenge znaleźliśmy w live streamach. Sprawdzamy, czy mamy na tyle wyraźne tematy, żeby nas zabanowali. Czy zdążę opisać pierwsze wrażenia z Zeldy? Jak te pytanie chciałem zadać, co też daje? Raczej nie, bo czeka na mnie w paczkomacie i to jest ta dobra wiadomość. Tak. Zła, że jest trochę mniej czasu na granie, ale postaram się wycisnąć. Najwyżej, jak Sandro nie mnie zapyta, do której grałeś, to ja powiem jednym okiem patrząc do góry, a drugim śpiąc i patrząc w lewo przez szparkę, że tylko do drugiej. Hmm. W oczach. <laughs> nie. Przepraszam, ale czytałem czat akurat <laughs> i się wyłączyłem na chwilkę. E, no. Prawda. Bacon napisał, że baseniarski Gamecast When, ja pomyślałem sobie autentycznie, jak dzisiaj właśnie dzisiaj z Baconem też wykład prowadziliśmy, że co by było, gdybyśmy dla jaj zrobili na przykład na Twitchu jako baseniary. mamy w takie, wiesz... Lejaj? <noise> no bo... Ja myślę się... No to do jaj. Okej. Okay. Do jaj. Na przykład bokserki albo basen. Okej, okay, będę musiał założyć. Takie, jak Borat. <noise> Mi mama stringi kupiła. <noise> tak? No i dzwoneczek mają. Takie świąteczne stringi. Mama. Tak. Mhm. Żeby cię Sandra nie zgubiła na imprezie. O, jutro, jutro są imprezy Załóż w filmie i po Myślę, że wielu osobom się spodobają. No. To mam strój na jutrzejszą imprezę. Teraz Sam żałuję, że ucieczek. nie pracuję w Angels and Devil, tak. to się tak nazywa matka tak. Overlord cały Tak, ten. cały film i to będzie robiono. Oni w ogóle cały tydzień świętują, codziennie mają jakieś tam jedzenia, kawy. <laughs> Mega. Mega. Trochę sadge. No bo... I to nie dziesięciolecie nawet. Chris najprzedłocowy, bikini obaj. No dobra. No. Nie, nie wiem, czy jesteś gotowi. Na to co skrywa moja letnia forma. Sprawdzimy, czy dostaniemy bana. Nie dostaniemy bana. A jak, jakbyśmy na przykład nie założyli bikini. My my nie możemy. Okej, okay, a jak założymy? A czemu? A no właśnie. A jak to właśnie. kto wie, jak ja się identyfikuję? No. no. Ja ci dowodu sprawdzać nie będę. Co do Zeldy. 9. już chciałem odwołać, słuchajcie, ten jak to się nazywa, coś. Pre-order. rezerwacji w restauracji chciałem odwołać. Z prostego powodu. Taki, jak on się nazywa ten. O, Stealth. Tweet, tweet tweetowiec. Tweetowiec Stealth. Zatweetował. Zatweetował zaćwierkał. i zebrał do kupy wszelkie recenzje i tak. IGN, VGC, GameSpot, Inverse, Comic Book, Checkpoint, CG Magazine, Nintendo Live. God is a Geek, Screen i Digital Down. A nie, przepraszam. Wszyscy wymienili do tej pory 10 na 10. i no. tej grze, czyli zakładom kopcie, kopiach recenzywnych. Tylko Game Informer dał 9,75, a Digital Downloaded 9 na 10. Stwierdziłem, gra nie jest warta mojej uwagi, za niskie hmm. oceny, cofam pre-order, ale niestety paczka już była spakowana i oddana kurierowi i post ciężko było odwołać. Ja... Y nie planowałem grać, dopóki nie skończysz, ale potem zobaczyłem ten niesamowity news od y, takiej wspaniałej strony Kotaku, y, który podrzucił Konrad. Otóż w Nowej Zelcie można stworzyć robota, który będzie miał ustawiony miotacz ognia w pewnym konkretnym miejscu. Tym, co w stringach jest. Tym, co w stringach Panów. jest, tak. Przodem może miotać ogniem. Tak. W ogóle mnie nie dziwi, że to Kądzik znalazł. tak. Jakby ja zupełnie od razu zobaczyłem Konrada. Jak ten. przypomniały te przebłyski z wojny. Flashback. Z Poznania. Tu mi się bliskie spotkanie trzeciego stopnia z pewnymi miejscami na ciele. Jego i Memi. Me, 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 Memi. Me. Me Podusimy się tutaj. Tak, to. Yeah. Słuchajcie, był gość, który streamował 22 godziny non-stop. Są baseniary, a my z Mariuszem poczekamy, aż będzie lato, zamkniemy okno i, i stracimy przytomność na wizji. My, I tak to można robić. dostać bana w Paweł self harming. A kto powiedział, że. To Dotleniamy self? się, jak się? to nie wcale self, to ja w, to nie, nie zrobię tego celowo. A to to będzie samo. To będzie harming. Okay. To, to, to Paweł. wiemy kogo. Pawła. No dobrze. Nie, firmy lepiej. Pawło, firmy... nie masz tylu pieniędzy. No właśnie. Hmm. No, macie jakby co, to wiesz, tam szykuj. <laughs> <laughs> o czym nie mówiliśmy? <laughs> mówiliśmy. No i właśnie. Miotacz ognia, bo tam można budować. Można łączyć różne przedmioty. Mhm. Można robić wiele rzeczy. Więc na pewno gra będzie żyła długo w internetach, bo będzie niesamowity wysyp y budowli, konstrukcji, mhm. rzeczy, które są zrobione. Powiemy wam więcej jak Ogram, czyli pewnie za tydzień. Natomiast już wiem, że wiele osób też zrobi to samo. Seba pisze, no tak, giereczki, pogaduszki, ale tu latam. Eee, I czy jeszcze PS2? Ktoś musi, no. I mam do powiedzenia? Eee, no właśnie. Seba tak kocha sprzęty, że wszystkie je dotyka osobiście. Musi teraz. przedmuchać. GameStokiem. Przedmuchać każdy sprzęt. Cardridge. Cardridge. A myślę, że każdy sprzęt. Cardridge też. Mówiliśmy o tym Ostatnio na antenie u Andrzeja Bajguza, że w, pod powierzchnią Radia Białystok, że magiczne dmuchanie w Kardis zawsze pomagało. Czasem trzeba było też dmuchnąć w dziurę Pegasusa. Ja nie dmuchałem w dziurę Pegasusa. Ojej, Ale wierzę ci na słowo. A jak się gry, grywały na atari na kasecie, to wychodziliśmy z pokoju, żeby self test nie wywalił. Mhm. Nie wiem, czy widziałeś plotunie, a właściwie jakiś sneak peek, bo jest to w ten usuwane z netu a 6, czy żeby wracało do Vice City, czy to ściema? Wygląda tak strasznie fejkowo, moim zdaniem, jakby nic tam nie ma na tym trailerze, nie wydaje mi się, żeby Rockstar zrobił trailer, no bo to jest podpisane jako trailer teaser i tak by to wyglądało jak tutaj, no ale no ciężko mi powiedzieć. Moim zdaniem za wcześnie na jakiś teaser, ale no, było tak na lecie, usunięte, później znalazłem gdzieś indziej. No bo prawa autorskie myślę, że tutaj Atari nie będzie na GameStop sobie, bo właśnie napisał o O i będziemy musieli będzie wszyscy fajnie. wyjść. <laughs> Wszyscy będziemy musieli myśleć, jak będzie się gra wgrywała, a Chris napisał, że ostatnio czyścił Xboxa. No tak, Xbox to styw. zgadzam się z tym, więc nie ma sensu czyścić. Ja zaskoczę cię, Chris, bo ja z inicjatywy Sandroni czyściłem PS5 i PS4. PS5 nie była tak brudna, PS4 jak u pana Zenka Podlaskiego Gamingu, bo tak, tak on gada podobnie jak Zenek Martyniuk. Tam w... Konsola? Nie. Ten pan w sklepie, ja okay. wyczyściłem. Też Dobra. była, o dziwo, bardzo czysta. We dwójkę to rozkładaliśmy, i żona się wykazała niesamowitą kreatywnością, jeśli chodzi o rozkładanie sprzętu, bo PS4 ciężej rozłożyć, żeby zdjąć te wszystkie rzeczy niż piątkę. Tylko ku mojemu smutkowi, dziadek zawsze mówił, żebym nie dokręcał śrubek z taką złością. Chyba nie posłuchałem się poprzednio, bo jedna, śrub... nie, jedna śrubka mi została z PS4, hmm. bo jak zaczęliśmy czyścić, to Sandra tak pomachała jak Grzychotka. Ja mówię, o, o to na pewno musimy to rozłożyć do, do no rosołu, tak. bo jak śrubeczka wejdzie nam w wiatrak, no to po chłodzeniu konsoli. No tak. Okazało się, że ta śrubka, to jest wszystko tak ciasno zrobione, na szczęście to była, która tam do płyty głównej jeden z elementów y, przytrzymuje, więc by do wiatraka i tak nie doszła, ale jak próbowałem ją przykręcić z powrotem, to ten plastik, na którym trzyma się gwint y, śrubki, mhm. tam gdzie się wkręca, niestety już nie był na miejscu, śrubki się wkręcić nie dało, więc śrubka jest poza konsolą. Klasyczny motyw jak skręcanie motocykla. Skręcasz a, i skręciłeś, a zostają Ci dwie torby części. Mm -hmm. Wtedy nie pojedzie, jak zostanie jeszcze mała garstka Powinien. I też zauważyłem w PS4 te gwinty są dosyć delikatne, plastikowe w wielu miejscach. Trzeba uważać, bo później nawet jak dokręcisz i śrubka Ci trzyma, to i tak się dalej mm. kręci. A to Ty z twoimi własnymi ręcema, to dokręcałeś, czy Sandra gdzieś tam była? Ja. Okay. Pomyślałem, że ci daje znaki, że trzeba kupić konsolę nową. Oj, tu się ułamało, oj, tu śrubka wypała, <sum> oj, co, coś ona tam. mocno, jej pierwsza reakcja była taka, bo działało, na czym będę gra w Deep Rock Galactic? Bo ona z racji... Janek, skocz do sklepu. <sum> A widzisz, sytuacja <sum> jest jeszcze można. bardziej skomplikowana, bo mm. ona z racji tego, że gra jest skazana w Deep Rock Galactic na PS4, PS4 bo tam ma sejwa. Jestem ciekaw, czy tego save'a da się zgrać. Czy da się zgrać do clouda? Do clouda na pewno tak, gdyby to z PS Plus ale save nie jest cross-platformowy. Pamiętam. No y właśnie. W firmie to robiliśmy, bo wy gracie na dwóch kontach? Ona gra na swoim. Na swoim Ma normal. No tak, przecież. Ona gra na nazwę swoim nazwę na PS4, w... a ja gram na swoim na PS 5 Czaje, 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 no tak. No może nie będzie tak trudne przenoszenie saveów jak w Nintendo e Switchu, który ci. Wymaga od ciebie praktycznie, żebyś miał kupioną usługę Nintendo Online, żeby przenieść sejwy z konsoli na konsolę. Switchowa. Nie wiem, czy tak jest, ponieważ ja mam Właśnie wszystko w plusie, więc savey mam tak czy siak w chmurze, a Sandro nie idzie na moim plusie. I a, co o, wtedy? To, o to mi chodzi. To, jest, to może być jeszcze bardziej. To może ty masz na... dwa savey u siebie, jakby nie? Pewnie tak, pewnie tak jest. Szkoda, że nie jest to save cross-platformowy, ale gra jeszcze będzie miała jeden sezon i tyle z niej, więc. No tak, wytrwa jeszcze. Miejmy na nadzieję, PS4. że teraz. Jak oni się nazywają? Ghost. Tak, Ghost Chip. Teraz już publishing. Yy, pokaże nam pazury z czymś zupełnie innym nowym. Do żabki po konsole jeszcze nie. W żabce na razie promocja na papierosy i hotdoga. Co widziałeś? Kupujesz ramy szlugów i za złotówkę masz hot doga. Żabka, zrobiła takie promki. Ciekawe, że działa na te co to, co sam raz takie ma te małe, to takie. <grym> yy... Nie przyglądałem się tak, ale jest to Co? jakby niesamowita promocja. Walczymy z alkoholizmem w tym kraju. Nie wiem, czy pamiętasz. Mamy te nalepki różne na papieroskach, też mamy, że tam nie płuca i coś tak. Nie pi. Jak ten, ten kolej z Rosji, nie? Jak babka mu tam daje butelkę wódki, on mówi: Czemu na butelce wódki ma być napisane, że papierosy szkodzą? No. No, pan ewidentnie testował przed wejściem na antenę, to o czym będzie mówił. Tak samo tutaj, no bardzo dobra promocja, polecam. Co Dob szczęście, że Seven Eleven wchodzi <t> <t> do Polski. Mariusz zawsze zaskoczył mnie jakimś takim, wiecie, Sailem. No? <t> <t> Dawno nie mówiliśmy wam o żadnym rem remasterze i kondziur nie będzie z kądziksem. <t> Myślę, że obydwaj by się obrazili. <t> 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 Namierzył remaster Bloodborna i to nie byle jakim ustami, bo David Dż Jeff nie wiem jak się mówi. I, fe. Nie, fe. 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 <grym> Powiedział, że gra znajduje się w produkcji, a on pracował w PlayStation Studios. do już już Warer robił. Tak, do robił, więc y legitny inside news. Tylko, że mi się wydawało, że w Bloodborne grałem wczoraj, czyli rok temu, góra 3. A jeszcze Cię masz. trzyma? Jeszcze mnie trzyma. Złość. Złość mnie trzyma, bo pamiętam, że chciałem nic niewinnego pada rozwalić o ścianę od PS4 wtedy. Mhm. Tak, od 4, to nie piątka jeszcze. Nie zrobiłem tego, za zatem miałem taki ra Rage delay. Tak, o Armored Core 6 rzeczywiście będzie też niedługo. To mówiliśmy. Tak, a, trzeba oglądać. To jest. <noise> to najfa a nie, kole mieć w piątki. No. Z, wa z ważniejszych rzeczy, ten cały remaster, remake, remaster to będzie, sprawi to, że Bloodborne trafi na PC. On wciąż jest Super. ekskluzywem. Kupię PC ja wiem, że po to, żeby móc go skaszować. Tobie to nic nie robi, ale no to jest jakby ważne dla tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie, nie poszli do po głowy do głowy, nie kupili konsoli. Historia tych remasterów jest taka, że często na PC-tach znaczy, portów, ile można tak mówić te strony, że to porty, że bardzo <grym> mocno się pocą i mają problem z utrzymaniem frame, frame rate'u, a czasami nawet potrafią ugotować nie tylko jajecznicę na karcie, ale samą kartę graficzną. Star Wars nowy, który wyszedł The Returnal, które wyszło już jakiś czas temu, pokazuje nam, że nawet w triple te porty nie zawsze wychodzą Poprawnie. Wczoraj rozmawiałam z kolegą, który ogrywał to i powiedział, że to bardzo mizernie trzyma frame rate, zarówno na PC z Uber wypasioną kartą graficzną, czy na PS5. Pozdrawiamy Ediego. Co tu jeszcze mieliśmy? A tu byliśmy, dobra. IGN opisało pierwszy rzut oka na nowatorski pomysł gry hybrydowej i gatunkowo. Slika to połączenie RTS-a z FPS-em. Takim dionowatym, bym powiedział, bo tam na mm -hmm. pustyni trochę czołgi, trochę robale. ale nie obrażajmy diony, bo to pewnie tej że bardzo daleko. I nie pomyliliśmy się. To jest taka hybryda, taki pomysł. Moim zdaniem, pomysł bardzo nowatorski, natomiast y, największym problemem na tę chwilę jest brak balansu. no Plusem na pewno świeżość pomysłu. Gra wygląda miodnie, ale czy do dowiezienia do jakiegoś takiego. Early y, akcesowego momentu albo już finala, to tak nie widzę jeszcze. To, dużo pracy. No. Ja tylko rzucę parę tytułami. Dungeon Keeper. No ale to nie miał się w PSA. No pewnie, że możesz wejść w środek i walczyć. W starym Dungeon Keeperze? No pewnie, że tak. Może było? No, no oczywiście. Że tak. nawet. Planet Side numer 2, gdzie masz jakby tą ekonomię taką ogólną, no. i tam możesz wydawać te swoje punkty, i się szczelasz normalnie no. na mapie. Także parę tytułów takich. Istniało. No to kiszka. Ale wygląda ładnie, no tylko. Widzisz, trzeba być fanem i tego, i tego, żeby grać w taką gierkę. A jakby. Rozumiem, że graczy jest coraz więcej. Tylko pytanie, czy jest graczy takich wyspecjalizowanych, szczególnie w RTS-ach, bo to jest bardzo niszowa, mimo wszystko, grupa graczy, mm -hmm. która lubi grać w RTS. RTS-y są skazane na pc i przez to nie jest to jedyna platforma teraz. RTS-y są bardzo ciężkie do grania. Mhm. Jakby, tam kampanię oczywiście sobie przejdziesz w Warcraftie czy w Starcraftcie i to nie jest problem. Ale tak naprawdę cała zabawa zaczyna się w graniu online. Na no, granie online to są godziny dziesiątki godzin spędzone na researchu, nauczeniu się tego, jak wygląda rozwój, jak trzeba robić coś tam. I to się uczysz samej makrogry, czyli tej w dużej skali budowania bazy i robienia tego w tempo. A potem masz jeszcze mikrogrzecz, i trzeba szybko klikać myszką, żeby tam oddziały chodziły. No a potem przychodzi na i trzeba wszystko zmienić. A potem się okazuje, że wyżej na laderze robią dziwne rzeczy, i kończysz przygodę ze StarCraftem. I tyle z tego, co do sekundy. No tak, tak, tak. Zawsze będą lepsi od ciebie. Chyba, że będziesz grał 18 godzin dziennie. I studiową w Korei Południowej na kierunku StarCraft. Najlepiej. Jakby tak. Również IGN opisało wrażenia i opublikowało film z rzutem oka na, na Early Access gry, w którą ja wątpiłem najbardziej Starship Troopers Extermination. Po, zna, po zapoznaniu się z tą recenzją wideo i wysłuchaniu co tam ten człowieczek z IGN mówił śmiem twierdzić, że może być lepiej niż zakładałem przy pierwszej zapowiedzi, o której Wam tu mówiliśmy. Fajnie, bo trzy klasy, taka asaltowa, Defender i Support. Co to odróżnia od podobnych strzelanek? Że można budować bazę w czasie rzeczywistym. Mm -hmm. Czyli z elementów składasz sobie jakieś przeszkody, fortyfikacje. Ta klasa defensywna może stawiać taki murek obronny, za którego się wychyla wokół siebie okrągły. Wygląda lepiej niż się spodziewam. Zobaczymy, jak dowiozą. Wygląda spoko, tylko no, kody mają takie. To kod ma? Te zombie tryby takie. Mhm. Mm no, to takie tak, podobne. Było. Ciekawe. Ja nie jestem jest... fanem. Nie, nie, nie pamiętam filmu w ogóle. O, ja film bardzo lubiłem. Tu, taki, kojarzę, kurde, to taki kurde science fiction, gdzie oni się się z tymi obcymi. Wiele gier i wiele tytułów, chociażby helldivers, które uwielbiam, opierało się na tym filmie, i na tej stylistyce i na tym pomyśle. Mm -hmm. W tym momencie, w którym to robią, gdzieś zatrzęsienie strzelanek nastawionych na moc na Battle Royale, może być ciężko, ale z drugiej strony, w zatrzęsieniu strzelanek również z zombiakami, mm -hmm. walenie do hord tych um, zapomniałem o nazwać, przeciwników przeciwnicy. Kosmici. Tylko to mnie nie arachnofidzi, coś takiego. Zergowie. To jest wszystko tak, tak jak zergowie, oglądają. To było przed StarCraftem chyba jeszcze. Jedynką. Może być satysfakcjonujące, drużynowo. Tylko tu Chris przywołał Fortnite, Redfalla, o którym mówiliśmy sporo tydzień, tydzień temu, czy dwa Tydzień temu. Tydzień Jeżeli nie popełnił tych wszystkich błędów, którymi Redfall wycierał sobie gębę, a właściwie studio arcane, mhm. że robili grę, która ma być nastawiona na kooperację, dlatego nie zrobili ABCD. No to robaki, przypomina, Tak, w filmie się mówi na nich robaki, a tych mm -hmm. przeciwników. Też Chris przypomniał. To może być dobra gra. Może mm -hmm. być fajna gra, fajna rozrywka. Będą mieli szerokie pole do popisu z DLC-kami i klasami. I oby nie wpadli w tą samą pułapkę, którą ty najbardziej wypunktowałeś lewym prostym ponad gardą dla Deeprock Galactic. To prawy. Nie, tak. Bo... ja nie mogę. <laughs> no to prawy właściwie. Czyli powtarzalność, tam, powtarzalność mała ilość kontentu, który może być, bo mm -hmm. jak masz te cztery klasy, odblokujesz wszystkie bronie i właściwie wszystkie perki, to ja nie wiem, czy to nie jest, to jest może kwartał grania takiego, lekkiego góra. No ale widzisz, z drugiej strony, ja mam na przykład tak w gierkach, że jak sobie upatrzę jakąś klasę, to lubię grać z tą klasą. Ty pewnie no tak samo jest ze Scoutem. I chciałbym mieć kontent, grając tylko swoją klasą, na ileś tam zabawia. Ja nie mówię, że wiesz, jakby grała mi zapewniać nie wiem, tysiąc godzin rozgrywki, żeby mógł przez tysiąc godzin grać i ciągle było coś nowego, no bo to jest nierealne i nielogiczne, jakby no. Gra nie może ci tyle dawać w takich cenach, jakie są, ale fajnie by było, żeby można było robić coś więcej niż przypadkowe bieganie po dungeonach i szukanie upgrade'ów do swojej klasy. No właśnie. A nie zmuszanie ci do grania jakoś klasy. Teraz no. jedyne rzeczy, które mogę robić w tej grze, i jeszcze na pewno przegramy z Sandrunią ten ostatni sezon, to polowanie na rzeczy kosmetyczne. Typu wypadną ci mhm. jakieś tam nowe brody, nowe skórki, nowe malowania. Tylko mm. po co ci nowa broda, jak ty używasz jednej i hełm o, jeden? No od... Tak miałem, ale później się kombinować, bo jak okay. zacząłem kupować, to, to, to rzeczywiście biegałem jak w, 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 w tym kapeluszara Lemmy z Motorheada i z plecami. Później takie zbroje kupiliśmy, że wyglądał jak ten robot, jakbyś miał, no, to tak, wyglądał tak, ta Sarkerigan Kerrigan ze StarCrafta, mhm. tylko... Musiałam to zmienić, bo Sandroja mnie myliła z robakiem, ładowała wewnątrz serią z rakiet i, no. i zrobiłem taką teraz oczojebną niebieską, żeby było widać, że to Scout. I w ogóle mieliśmy raz taki fajny fajną przygodę, że team był i wszyscy byli w oczojebnych zbrojach w swoim kolorze. A, no to dobrze. Zaawansowani no. gracze. To jest niesamowita scena. Jestem, są, widzę po levelu bazy, czyli tym levelu jakby konta, w mm -hmm. którym jestem, jak często się trafia na graczy, którzy mają Trzy razy taki jak ja, czy trzysetny któryś tam, czy czterysty. To ile, osób, ile czasu musieli oni spędzić na tym, grzechach? No i te, <laughs> Większość moja żona i ja. A co Ghost Ship Games zrobi z tą community graczy? Nie? Żeby przykierał jakiś następny tytuł, który byłby tak samo miodny i zostawało się przy nim na To, grzy. co Blizzard powinien zrobić już dawno z World of Warcraft, czyli przenieść ich do innej gry o podobnym mm, profilu. Ale lepszej niż to, co mają teraz i takiej odpowiadającej nowoczesnym wymaganiom. No bo MMO, umówmy się, to jest, są gry przeszłości i mało kto. Mm, ci starsi gracze, którzy zaczęli od MMO, ma, mało kto ma już taki czas, wiesz, nagranie, trzech rajdów w tygodniu i wtedy poświęcanie czterech godzin na to, żeby siedzieć z piętnastką innych osób, umawiać się na dokładne godziny i pushować content, tak? No nie wiem, ja sto razy bardziej wolę gierki typu Poe Diablo, gdzie ja sobie ustalam, kiedy siadam i kiedy sobie gram, no i WoW coś powinien z tym pomyśleć, nie? No bo, albo Lost Ark na przykład, tak? Mhm. Z, z, trzymają cię daily questami, tam masz oczywiście rajdy, masz oczywiście rzeczy, no ale dużo mniejsze grupy graczy, nie? To co mniejsze dlatego, zaangażowanie. Tak, dlatego Dipro Galactic był spoko do czterech osób, spokojnie 90% czasu gram solo i mi się podobała ta gierka. Tylko w, w końcu trafiłem na takie, wiesz, granie w kółko tego samego, no i o ile ty grałeś sobie z Sandro, to pewnie super się grało we dwójkę, no bo to jakby idealna gierka pod to, także przeskoczyliście tej, tą barierę gdzieś, a taki gracz solo ma jest upierdliwość lekka. Tak, my tam gramy na takim etapie teraz, że właściwie wszystkie gry gramy publiczne i patrzymy Trzymamy kciuki za to, żeby w miarę ograniczeni gracze dołączyli, bo jak nie to potrafił ci sfailować misję niskim poziomem, co też świadczy, że jest cały czas dopływ graczy do tego tytułu. Tytuł jest wiecznie żywy, a oni już devowie zapowiedzieli, że no właśnie będzie ostatni sezon, mhm. ale a propos właśnie mniejszej rozgrywki, wiemy o czym będziemy opowiadali za tydzień, bo ja na pewno ogram Zelda, Mariusz nie, ale Mariusz będzie katował trzeci otwarty weekend z Battle Diablo, który jest udostępniony po to, żeby sprawdzić obciążenie serwerów. Progres dwóch poprzednich weekendów, które były zapowiadane i oficjalne, ten też jest oficjalny, ale nie niezapowiadany. Szlak trafia. Powiem ci, że bardzo bym chciał, ale chyba <grych> nie, nie dam rady w ten weekend w ogóle. A Bo myślałem, żeby Będziesz tego wierzchowca Wiesz, To jeszcze można. Aha, z tego no, no właśnie, bossa. ten bossa ubić, ale jakby. Jeżeli nie usiądę na długo do tej gry, to pewnie go nie zrobię, tego bossa, a nie wiem, czy będę miał tyle czasu, żeby zrobić tego bossa, więc nie wiem, czy w ogóle zaczynać. Żeby zrobić tego bossa, na pewno trzeba mieć wbity 25 lat. To pierdołka już teraz, jak wiesz, jakby. To ale to zajmuje tych. czas. No tak, o to mi chodzi, nie? No. I potem jeszcze trafić wtedy, kiedy bos będzie. Najlepiej jeszcze grupę sobie znaleźć. To chciałem powiedzieć. Mm. Bez legitnego teamu sam mówiłeś, że to nie jest możliwe. Bo ja próbowałem to robić na poprzedniej becie, która była i po prostu było bardzo mało ludzi, bo już grałem jakby w tą ostatnią. Jak ostatni raz się boss pojawiał, nie? To już ciężko było zdobyć drużynę wtedy na to. A jakiś taki mniejszy hype w ogóle zauważyłem na, tego, na te Diablo, ale to przez to, że nie ma nic nowego. Na ja, tą Betę, przepraszam. Mi się, mi się nie chce w tą Betę już grać, bo. Zaraz, wie, zaraz jest. Podjaran, jest, Właśnie, też, podjarany no. niesamowicie. Ograłem y, wszystkie klasy? Wszystkie? No. Trzy chyba zmaksowałem, czy cztery? I okej. Okay. No. I teraz to, teraz to już byłaby na łuka na pamięć pierwszego aktu. A po co mi to? No no Teraz tak. chcę z tobą pograć i z żoną, jak wyjdzie pełna no. wersja. Tylko będę musiał chyba kupić następną konsolę. Bo na szwórce niestety działa to fatalnie. Tak? Albo na pececie. No, albo no. na pececie jedna osoba. No. Jakbyście zapomnieli, trze trzeci dołożone zaskoczenie Weekend z Battle startuje dziś, to już powiedzieliśmy, ale to jeszcze tego, tego na pewno nie wiecie. bo Natomiast Blizzard planuje kolejną współpracę z KFC. Mm. Wcześniej trzeba było kupować któreś tam burgery przez VPN w Stanach, żeby mieć kod <suszy> do bety. A teraz wróbelki ćwierkają, że podczas wydarzenia, które będzie trwało od 29 maja do 2 lipca, tylko nie wiem, czemu od 29 maja, skoro premiera jest w czerwcu, będzie można zdobyć zasoby w grze, w cudzysłowie te zasoby, tutaj podkreślam. Mhm. Jakie? Nie wiemy, gdyż wątek skrupulatnie stosowany z Reddita i zawsze skąd się pojawia. Co może świadczyć o legitności, że ktoś nie chce za wcześnie go wylikował? No właśnie, do miesiąca się nie zgadzają. No i zobaczymy. Ale to też pewnie KFC jest na tyle gigantem, że oni też mogli powiedzieć trochę wtedy i wtedy robimy akcję. Nie? Może to nie. Ja to zrozumiałem w ten sposób, że może wydarzenie nie jest tylko w grze, tylko coś tam się już dzieje w restauracjach. Może, tak może zdobywać jakieś tam kodziki, i później to w grze. Pewnie przeczytamy, co się działo w stanach. Kondzik skomentował, że teraz Johnny będzie wcinał KFC, żeby zrobić, zdobyć dla żony skórkę kury. A kurka sama nie może podziubać? No właśnie, będzie trzeba. Tak. No. na którejś platformie. Kanibalizm pouprawiać. Tak, to, to cały czas w domu u nas. Ja grałem, a ty nie grałeś w story te, tego. Sylwa. O Jezu. To, 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 Sylasa. To, to Sylasa. Mage Seeker. Mage Seeker. Uh, I... I jak? I <ścoughs> spoko. Właśnie to jest, jeżeli chodzi o czekanie na Diablo, to spoko. Gierka ona jest miła. Fajny pikselarcik celowo kupiłem na Switchu. Jest ok, Wo Nie jest jakaś mega głęboko. Mm, ale dopiero co ochłonąłem po graniu w tym, teraz już czekam na znaczy Switch dalej będzie bardzo intensywnie używany, bo Zelda mm, a tu masz, możesz ustawić się w kolejce i preorderować kolejną giereczkę od Riot Games, Convergence jak dobrze przytam, A League of Legends Story, która będzie miała premierę 23 maja na wszystkich platformach, z wynika, że będzie to pięknie narysowana platforma platformówka, w której tam czasem możesz manipulować i tak no, dalej. No bo wcielamy się w Eko, czyli postać z rola, która z tym czasem Tymczasem ma wiele wspólnego, bo tym właśnie nim manipuluje. Nie jest to moja ulubiona dziedzina, te takie platformówki z boku widziane, ale wiem, że mogą dobrze wciągnąć. No ale jak będzie za trudno, ja nie wiem, w Super Meat Boya jak wychodził, grało mi się niesamowicie przyjemnie, bo miałem dużo czasu i nie miałem co robić z życiem, więc grałem sobie w Super Meat Boya, ale w... patrząc na siebie teraz nie wiem, czy chciałbym się przechodzić kolejną super trudną grę, w której się wykręca czas. Ja na Switcha niesamowicie się cieszę grą Cave Blazers, z którą grałem jak na IEM sobie jechaliśmy wtedy mm. z Igorem. To jest taki mały RPG, w sumie w sumie rog -like, bo w kółko ten sam dungeon przechodzisz losowo generowany, mm. ale to jest taka namiastka małego Diablo, widoczne z boku, bo masz postać, możesz wybrać nawet nie klasę, tylko odblokujesz perk, który ci determinuje klasę, podnosisz przedmioty. Takie gry powinny na tej konsoli funkcjonować. Proste mm. w wodotryskach, a dające duży fan. Ale nie każdy indyk musi skończyć się dobrze. Niektóre mogą upiec się za szybko, albo zostać zwrócone surowe. I gra od, o nazwie Storyteller tak i tytuł z tej gry, to Kowal, nasz tester, namierzył. Jest możliwa do ukończenia w dwie godziny. Cała. I teraz jak twórca stał się ofiarą swojej własnej długości gry. Skoro każdy jest w stanie skończyć tą grę w tym czasie, to może ją też zwrócić do Steama, bo czas na zwrot to do dwóch godzin, tak. przez co stał się ofiarą falą tych zwrotów. Żeby dodać historii pik pikanterii, autor twierdzi, że pracował nad tą grą 15 lat. To jest gra, gdzie z takich pewnych klocków buduje się historię, ta historia się opowiada, tak jakbyś to rysował na takich kartach opasłej książki. Ładnie wygląda, ciekawy pomysł, tylko coś mi tu nie gra. Bardzo to jest niemiłe ze strony graczy, ale z drugiej strony Wydaje mi się, że z tym, ale nie wiem tego. Powinien mieć jakieś zabezpieczenie, no bo są gry krótsze niż dwie godziny. No właśnie. To tylko, mi że oni mają globalną politykę. Jeden, jedną historię, którą na pewno na, na Gamestoku Retro we wtorek powiemy, czyli na osiedlu Piasta, z którego pochodzę i właściwie <laughs> cały czas wróciłem i mieszkam, to był sklep z kasetami na Atari, hmm. oryginalnymi. I Hmm. Prowadzący ten sklep chciał się wykazać dobrodusznością. Brały jakąś tam kaucję, czy tam cenę tej kasety i pozwalał ci ją zwracać po 24 godzinach. Za darmo. Za darmo. No i okay. odzyskiwać hajs. No, to przegrywaliście wszystko. Wiadomo. No... Chuligani. <śmiech> <śmiech> Jakby to. Nikt nie kwestionował tego rozwiązania. Nikt nie miał wtedy. A prawa autorskie w Polsce w latach 90. to nie było coś, co. Nikt, nikt nie miał świadomości płacenia za kulturę w ogóle. W, Wszyscy wiemy, jak wyglądały ryneczki i stosy kaset, płyt CD i gier również. Poprzegrywanych i ponazywanych skoro, bardzo różnie. Skoro ktoś mógł przegrać tą kasetę, to nawet nie świtała iskierka czegoś takiego, co możnałoby nazwać wyrzutom i sumieć dylematem moralnym, tylko to się robiło. Dobrze, że wy nie wiedzieliście, że ludzi można zabijać. Właśnie wiedzieliśmy, że nie można. I <laughs> <Nie onda> się. <laughs> bo, bo, się, ale nie można. Brytyjski. QG Magazine stworzył ranking 100 najlepszych gier wszechczasów czasów oczami ekspertów, a mianowicie game developerów, streamerów, reżyserów i scenopisarzy. Lista jest tak długa, mm -hmm. że musieli ułożyć ją alfabetycznie. Top 100 game devowców zrobiło listę top top 100, 100 gier. gier. Starczy każdy zda po, po jednej. jednej. Tak. Przedstawimy wam pierwszą dwudziestkę i powiem ja, co wreszcie zwrócił moją uwagę. Na pierwszym miejscu, top 100 jest The Legend of Zelda Breath of the Wild z 17 roku. Nie będę polemizował, aczkolwiek nie wiem, czy wstawiłbym tą grę jako grę wszechczasów, bo skoro oni mm -hmm. tak jakby tutaj na to uzurpują. Drugie, The Last of Us z 2013 roku. Za cholerę bym nie wstawił to jako drugą grę. Mm -hmm. um, trzecie miejsce, Tetris z 1985 roku. Dałbym tutaj trzecie miejsce tej grze, bo ta gra wniosła bardzo dużo do grów, więc moim zdaniem złożone, Czwarte miejsce Bloodborne 15 rok, absolutna pomyłka, dziękuję, do widzenia. The Witcher Wild Hunt, piąte miejsce, czyli Wiedźmin. Mass Effect dwójeczka na szóstym. Metal Gear Solid z 98, czyli jedynka na miejscu siódmym. Oso, ósme Portal 2, ja bym stawił, Portal 1, jed... a Portal, okej. Okay, no jest. Nie, tutaj, to, ten jest zabawniejszy. To, to jest dobre. z ciastkiem, nie? Z ciastem z graniem to to dwójka tak? jest lepsza moim zdaniem no? Dark Souls następnie na dziewiątym no, to jest definiuje gatunek spoko dziesiątka Half Life dwójka następnie Resident Evil czwórka później The Legend of Zelda: Ocarina of Time później Super Mario World to nie jest oryginalne Mario bo Mario z osiemdziesiątego roku później jest Red Dead Redemption dwójka na 15, na 16 The Elder Scrolls piątka Skyrim 17 to Final Fantasy 7. Później Super Mario 64 z Nintendo 64, jak sama raz wskazuje, na 18. 19. dum i 21. Zamyka Elden Ring. Mhm. I to są moje pytania gwoździe, bądź do trumny szpilki. Dlaczego Super Mario Bros. z 85 roku jest gdzieś tam na 85. miejscu, no. a wyprzedzają tą część wiele innych osłon? Jaka tu logika i gdzie konsekwencja wybierających? Ja ci powiem, jakie to jest zestawienie. No. Pytasz mnie tak. Jaki jest najlepszy samochód? Ja ci mówię, nie wiem, Nissan Primera. No i ty kupujesz tego Nissana, a potem mówisz mi, no ale się nie przywiązę tym szafy. I kupuję Daumatis. No jakby, no to, to, jest, Szafę. to jest. To jest takie zestawienie, nie? W sensie, do czego ta gra ma być najlepsza? Ma być no przełomowa, właśnie. ma być najładniejsza, najlepiej sprzedająca się, najwięcej godzin, nie wiem, innowacyjność jakaś wprowadzona. To takie, myślę, że po prostu. <laughs> Znaczy, nie, no bo Nintendo pewnie tak nie zrobiło, ale gdyby to nie było Nintendo, tylko nie wiem, EA, to bym pomyślał, że zapłacili im, żeby zrobili przypadkową listę i wrzucili yy, Breath of the Wild na samą górę, bo wychodzi nowa część teraz. Fortnite na 81 miejscu. No, fabuła słaba. <laughs> no, jakby, no, 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 Wszystko. No tak. Tetris Effect z 18 roku na 71 Najlepszy smak lodów. O, A wiesz. Tetris oryginalny na trzecim. To dlaczego z Mario jest odwrotnie? Najlepszy smak lodów, top 100, nie? Pistacjowy. Listę, I nie możesz się kłócić. Listę dominuje Zelda, ponieważ pojawia się najwięcej razy rami w ramię z wieloma odsłonami Final Fantasy, no i gdzieś tam Mario. I mój prywatny, największy przytyk: Fallout New Vegas, tylko 66 miejsce. Skoro mamy klasyki sięgające do lat 80., to głosujący z tej listy niczym. Autorzy encyklopedii: Dlaczego nie grali w jedynkę i dwójkę? I dlaczego Fallout trójkę jest na miejscu 59, czyli 8 pozycji więcej? To something went wrong. Chrystus z rozumem i godnością człowieka na czacie: Numer 1 Legacy of Kane, Soul River. Yy, to prawda, jest to najlepsza gra w trzech czasów. Ma być remaster jakiś, podobno. Tak? Gdzieś tam się robić niedługo, no ja czekam niesamowicie, bo to jest jeden z moich ulubionych. Protagonistów i wyglądowa, i jakby tak całościowo. Bez maski. Trochę grało no, nie pamiętam, że <grym> to aż tak. Przez to tak wiązałem sobie szalik na przykład. Kiedyś, jak byłem dzieciakiem. Cały, I pomykałem to cały raz. A no, wiele osób wtedy yy. tak robię wyszło. No. Z cyklu co Waj piszczy, bo musimy wam powiedzieć, to na przykład mysz piszczy w AI. I właściwie obraz z tej oczu myszy piszczy. I za pomocą analizy fal mózgowych naukowcy ze szwajcarskiej politechniki w Lozanie użyli algorytmu CEBRA, który w czasie rzeczywistym, to nie jest jakieś odtworzenie przynajmniej tylko rzeczywistym, sczytał się fale mózgowe i przerobił na obraz. Jeden do jednego zgadzający się z tym, co naprawdę widziała i to, jak ci powiem oglądałem, to tak wow, mhm. że to faktycznie to, to, to daleko idące. Więc e, taka technologia... Szybko implikowałaby moim zdaniem sztuczne oko w obie strony. Byłoby super. No właśnie, gdyby to zrobić. I dobrze, wolałbym, żeby to w tą stronę zmierzało niż e, to pytanie, dlaczego. Ja dam, a właśnie, jeszcze tylko jedną rzecz wtrącę odnośnie tej listy. Jak Karolina dzisiaj prowadziła wykład mm -hmm. i też wspominaliśmy o tych gdzieś tam rzeczach, mówię, to mi, to mi się pojawiła jedna odpowiedź w głowie. Dlaczego taka lista i po co? Po to, żeby ludzie klikali i o tym gadali. Bo tu oh, yeah. właśnie zasadność, zasadność tej listy czy jakakolwiek sprawiedliwość kolejności tych stów mhm. nie ma nic do gadania. To nie, Wspaniały nie clickbait, nie wrzucimy wam z tego powodu linku właśnie o. do listy. Wracając do myszy, o myszy mówiliśmy, a dlaczego metaverse nie działa i co robi Mark w tym czasie? Walczy. Walczy, zdobywa medale w brazylijskim jiu a wcześniej jeszcze ćwiczył MMA. Widać, że chłop trochę masy nabrał i boi się, że pójdzie do pierdla po prostu. Ja to się cieszę, bo chłopak się trochę dotleni, to może spojrzeć na te swoje pomysły z troszeczkę innej strony, ale z drugiej strony jak popatrzę, to tak... Czy to jest w ogóle fair, żeby robot walczył z ludźmi? No właśnie, jeszcze medale zdobywał. W konkursach, no. Niech się decyduje, czy reptalian, czy robot, to nie tak no I te sekciarskie community pod Marka Cuckerberga i powstały już coś takiego. No teraz wszyscy pójdą na BJJ. Spodziewaj się fali w gladiatorze też. No, na szczęście boks. Zobaczymy. Zapraszam. I tyle Grafii z takich rzeczy ciekawych, nie. ale nie wszystko, co wam powiemy, bo, o, nie wszystko złoto, co się świeci. Nie ale... wszystko, co wam powiedzieliśmy, to jest prawda. <grym> Ale jedna rzecz mi się podoba bardzo dobrze i na pewno będzie się świeciła cała na złoto albo y, radioaktywnie. Kolejne zdjęcie z planu serialu Fallout pojawiły się na Twitterze, tylko też Shitstorm przeczytałem pod spodem, mm -hmm. bo są to zdjęcia tak jak sobie aktorzy stoją w e, tych. E, o, kombinezonach ze schronu. No. One miały nazwę. E, Pipboy. boy to to tu na rękach. <grym p> <grym p> kola. <grym p> i goście są charakteryzowane za Goula, no. drugi aktor i sobie tam coś gadają no. i najbardziej mi się podobał komentarz to nie jest serial po postprodukcji bo ktoś o, że to jest zwykła maska wygląda tak no ja tego nie zauważyłem gdyby ktoś ostro ty gól stoi jara szluga nie, no, no nie no właśnie no, kanonicznie i dobry sneak peek i ja się bardzo cieszę bo mi to też pokazuje że serial do przodu kiedy on wyjdzie? Mam nadzieję, że w tym roku. Chyba nie powiedzieliście ostatecznej daty, bo tak przypominamy, mówiliśmy o tym parę gamecastów y -hmm. temu, w czerwcu Black Mirror, następny sezon. Johnny nie mówi o Power Armorze, tylko o tym niebieskim dresiku. Tak. Ja bez... nie wiem, czy to ma nie... jakąś nazwę. Ma nazwę? Pewnie Wallsut? ma jakąś nazwę. Wallsut, Aż sprawdza. Sprawdzaj. Ja wiem coś powiem? A, y ten Super Mario Bros. w kinach polskich. Na, na razie u nas w Heliosach tylko dubbing z tego co gdzieś tam zobaczyłem i było to pisane na czacie. dabingu średnio polecam, ale polecam bardzo nie dubbing. Przyjemny film do obejrzenia. Można zabrać dzieci albo dziecięcych znajomych. Fuu, przepraszam. Nie chciałem powiedzieć głupich yy, i wyszło brzydko. Czy to jest film, na który możemy iść z Igorem i z Dubbingiem? Nie. Ja bym nie chciał iść z Dubbingiem. Nie, tam. no Jack Black, tam Pitches, Pitches, Pitches. Nie. nie, no nie można. Anna Taylor Joy. Chris Pratt yy, i ten taki aktor, który grał w Community. Nie, no, nieważne. Bardzo dobra obsada aktorska. Y, voice, jak coś mówi, voice acting bardzo dobry tam jest, więc polecam serdecznie iść na angielski i proste słownictwo. To jest film dla dzieci też. Igor Dorada. Mam nadzieję, że grał w Mario i będzie wiedział, jak powiedzą coś tam. Nie wiem, na jakiś <grym> tekst. Film nie będę wam spoilował. Pole Polecamy się zapoznać i później nam powiedzieć, czy warto iść, chyba że pójdziemy pierwsi. Ja byłem. Byłeś. Na no Mario? Ty byłem Wami przecież. Byłeś. No tak. A, bo to się Bardzo dobry film. No. Jasne. Tutaj chwalimy swojego nie znamy. A propos Mario, Tomek Bagiński, przypominam, zwykły chłopak z piasta, tak jak ja, wyreżyserował Rycerzy Zodiaku. Film będzie miał premierę w kinach 12 maja, czyli dziś, w polskich mm. kinach. Jak opisać ten film przed scienceem? Jak popatrzyłem, aktorskie kino akcji science fiction połączone z anime flavor, tak by to wyglądało. Jestem ciekaw, bo wiem, że jak Bagiński za coś się bierze i reżyseruje chociażby Legendy Polskie Allegro, to jeżeli jest to jego dzieło, to jest super. A jeżeli mu to zabierają, czy tej Wiedźmin i siada na tym banda scenarzystów, to bywa różnie. Warto Nawet, pójść do kina. No tak, to prawda. Bacon namierzyła, więc myślę, że warto tą premierę zaatakować. Szczególnie, że takie rzeczy fajnie się ogląda w kinie. No, ja myślę, że na to się wybiorę akurat. Dużo w ogóle premier filmowych przed nami. Mm -hmm. spider -y, nie spider -y, ten Blue Beetle będzie coś tam. No. Sprawdziłem w końcu. W to ko dobrze. No. W końcu. Bo w końcu kino. To, to kino takie było ostatnimi czasy. O. Albo Marvel, albo nic. No. <laughs> A ile można oglądać Marvela. A i Strażnicy Galaktyki nowi też są teraz. W kinie? Tak, trójka. Trójka. Mm -hmm. Akurat ta seria mi się podoba. To polecasz. Tak. Te chcesz z zodiaku z chęcią ode mnie. No, myślę, że wtorek jakiś. Trzeba się trzeba wybrać. Trzeba się wybrać, jaki jest żeby. Się nie irytować, że bilety były. Tylko drogie. nie najbliższy, bo będzie ciężko. Coś z GameStop. A, GameStop. <laughs> <laughs> Jeszcze ja z Karoliną no, mówiłem. Dobra, nie zapraszamy <laughs> Was na tak. najbliższy GameStop do książnicy Podlaskiej o godzinie 18.00. Będziemy łupać w retro i o tym rozmawiać z klimat ze starego salonu gier. I klimatyzacja. Tak, z sokulskimi retromaniakami i z Maćkiem Białusem jako naszymi gośćmi, z nami to współtworzącymi. No i ja i Seba to prowadzimy. Ja, Seba i Mariusz to robimy. Tak, ja będę siedział i zadawał pytania. I cała fundacja Grający w to też to robi. Dobra. To tyle na dziś, bo my musimy wyjść na powietrze. Tak, musimy się podniemy. Dziękujemy bardzo, że dużo do nas pisaliście dzisiaj, bo wtedy nam się dużo prościej działa i dużo przyjemniej się z wami rozmawia, bo w sumie po to co się robi, żeby było z kim porozmawiać. Udanego weekendu, bawcie się dobrze, cześć! cześć.